Siema, witam wszystkich w kolejnym odcinku na moim kanale. Jak widzicie, dzisiaj znajdujemy się u kolegi Filipa. Cześć wszystkim. No i nagramy sobie stan hodowli tutaj po prostu kolegi. I od razu mówię, że nie jest też posprzątane u kolegi, bo jest mróz, no i nie da się za bardzo nawet posprzątać, także nie piszcie jakichś tam niepotrzebnych komentarzy. No i co, już na wstępie możecie zostawić łapkę w górę, suba z dzwonem. Suby zostawiajcie, bo z tego co widzę, to wyświetleń jest po parę tysięcy, a subów jeszcze nie dobiło tysiąca, także... No więc zostawiajcie suby. Zostawiajcie, dokładnie, zostawiajcie suby, komentarze. No i co, i kolega wam opowie, co tu, jakie tu są gołębie w tym przedziale. No i po pierwsze zaczniemy od tego, że stan hodowli pokażemy na koniec 2018 roku. No i znajdujemy się tutaj w pierwszym przedziale. Są tutaj gołąbki od rocznych do 9-letnich. Jest tutaj ich około 40, od 35 do 40. Wszystkie są już tutaj poparowane, no mniej więcej są poparowane wszystkie. Może z, tam z 5 czy 6 gąbków jeszcze nie ma pary, ale postaram się w najbliższym czasie jeszcze w styczniu ich sparować, żeby mieć zimowe młode. No i co mogę tu powiedzieć, mam tutaj też, są też moje lotniki niektóre, ale teraz nie ma sensu w sumie ich pokazywać teraz tak pojedynczo, może kiedy indziej. Za dużo. Może kiedy indziej właśnie zrobimy taki inny odcinek osobny. No i co, no i idziemy dalej. No i idziemy do kolejnego przedziału, widzimy się po ucięciu. No i teraz taka karma będzie dawana gołąbkom i z dodatkiem takich witamin, tutaj... bo nie mam na razie tego oleju czosnkowego. No i na razie muszę jakoś sobie radzić, ale myślę, że w następnym tygodniu kupię i będziemy już dawać gołąbkom normalne jedzonko. No i teraz kolega bierze karmę i widzimy się u gołąbku, jak będą jadły. No i taką karmę będą sobie gołąbki jadły. No i dajemy zaraz. No i dobra, gołąbki teraz będą karmione. O, cioć. Może nie są głodne, bo już rano im dawałem. Staram się im dawać tak 3 razy dziennie. No ale zobaczymy. No i tutaj jesteśmy już w kolejnym przedziale. Tutaj podsadzałem sobie same moje czarne i tigery. I niektóre są już poparowane. Jak dobrze kojarzę, to jeszcze jedną parę muszę tutaj złączyć, bo nie chcą coś się na lucie tutaj wziąć, to muszę ich zamknąć i puścić ich tutaj. No i myślę, że coś po tych czarnych, jakieś dobre lotniki powinny być. No i tyle, no. Przechodzimy i dajemy kolejny gołąbką mieć. No i dajemy kolejny gołąbką mieć. Te gołąbki, jak widać, głodne trochę. Tutaj właśnie te dużo jedzą, bo trochę ich tutaj jest więcej, tak jak mówię, po 40. No ale nie wszystkie na razie powoli sobie schodzą. Tak, ładnie jedzą. Tutaj jeszcze muszę właśnie białą parę też wrzucić tam, gdzie mam te czarne i tigery. Ale właśnie też się zastanawiam, czy ich tutaj nie zostawić, bo w tym gołębiku właśnie się lęgną. Ale pomyślę, jak to wyjdzie w praktyce. Jak widzimy, gołąbki sobie ładnie jedzą. Normalnie do nogi dochodzą, nie boją się, ładnie gołąbki oswojone. Ogólnie sorry za jakość, ale nagrywamy tak już. Znaczy no może ciemno nie jest, ale tutaj w pomieszczeniu może tak pochmurno być. Pochmurno jest i po prostu nie ma światła tutaj. No i tak może być trochę słabo widać. Ale gołąbki widać i... Raczej sobie powinniście pooglądać fajnie. Powoli sobie schodzą. Jednak jeszcze będę musiał na noc dać, bo widzę, że są jeszcze głodne. Ale to nie za dużo, bo za dużo też nie można dawać.
No i tyle. Wodę mają. Woda z czymś, ci są woda? Nie, woda jest z trzostkiem. Wszystkie gorki mają wodę z trzostkiem. Z własnego. Własnej roboty. Dobra, to w sumie przechodzimy dalej, bo tutaj już no, nie będziemy przedłużać, bo gąbki pewnie jeszcze chwilę będą jadły. Także widzimy się za chwilę. No i dobra, jesteśmy teraz w kolejnym przedziale, tym razem u młodych. No i kolega będzie dawał teraz im jeść. Tutaj właśnie są młode z tego roku. Jak widzicie, trochę jest. Jest ich tutaj około 80 plus 15 starych, około 15 starych. No i tyle no. I przepraszam, że gąbki tak wyglądają, bo z godziny temu ich zamknąłem i smukły. Właśnie wypuściłem ich na 2 godziny i zaczął padać deszcz i niestety zmokły i te piórka mają takie wilgotne, no i tak niestety niektóre wyglądają, ale to zaraz wyschną i... No i dobra, dawaj iść. Daj mi teraz jeść. Tu już jest gąbków więcej. No to właśnie jest. I ogólnie teraz właśnie najgorsze pory są, bo jastrząb dużo bije i staram się jak najmniej ich wypuszczać. Raz chociaż na tydzień. No i na razie jakoś to się sprawuje, bo jastrząb na razie nic nie upolował, można powiedzieć. No i na razie się z tego cieszę. Półki puste, praktycznie wszystkie gołąbki prawie jedzą. No właśnie miałem teraz pora właśnie ich jest karmienia. Dobra, to przechodzimy dalej do kolejnego. Przechodzimy, jeszcze Adasie moje pokażę, cyk. Dobra. Znajdujemy się teraz w przedziale obok młodych i są tutaj już porozdzielane samiczki. Jest ich tutaj 20 sztuk. Mamy tutaj też białą, podsadziłem. No i są tutaj same samiczki i będziemy, myślę, że w połowie albo trochę wcześniej, albo na początku stycznia będę ich parował, żeby mieć jajeczka i żeby już na początku lutego, pod koniec, żeby już lutego, żeby były już jakieś młode. No i tyle, teraz dam im jeść. O, świeżeczko. Tak, jak się jedzą. Dawałem właśnie im rano, ale widzę, że już wszystko zjadły. Ale to dobrze, bo teraz jeszcze się dokarmią. No i idziemy obok. I jesteśmy już obok. Tutaj mam tutaj gołąbki od bardzo dobrego mojego taty kolegi hodowcy. Właśnie dał nam tutaj, żebyśmy pociągli dobrą linię po nich i żeby dobrze się spisywały. No i tak to już wszystkie są poszczepione. Jeszcze tak to powiem. No i damy im teraz jeść. Tak jak widzimy, gołąbki nie są za bardzo głodne. No ale może jak pójdziemy, to spruną. Trochę się boją po prostu. No boją się na razie, bo jesteśmy tu dość blisko ich. Boją się pana, no. No, w końcu muszą czuć respekt. Nie no, że żartuję. No i tyle, no i przechodzimy dalej. Dobra, idziemy dalej. Znajdujemy się już w ostatnim pojemniku. Jest tutaj około 20 paru gołąbków. Zostawiłem je tutaj do rozkładu. Są po dobrych liniach. No i... No i co tu mogę więcej powiedzieć? Gołąbki są zadbane. Tak jak mówiłem wcześniej, te młode są wszystkie poszczepione. Teraz dam im jeść. No i myślę, że na wiosnę po nich
się jakieś młode pociągnie. No i tyle. Chodź, chodź. Tak widzimy, tak niechętnie schodzą. Nie są głodne za bardzo. No i nie są głodne, tak jak mówiłem, że daję im rano, zawsze rano i na wieczór. Jak mam czas, to jeszcze po południu. Ale to zależy, bo też do szkoły chodzę i... Ale to tam staram się. Albo po prostu mój tata nieraz daje. No i tyle w sumie w tym filmie by było na tyle. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapki w górę, suba z dzwonem, bo dobijamy do tych 1000, trzeba to dobić. Warto, warto. Trzeba dobić do tego 1000, no i... No i w tym filmie na tyle. Jeśli chcecie więcej odcinków z kolegą, to piszcie oczywiście w komentarzu, to postaramy się jeszcze coś tam ciekawego nagrać, jakieś tam prezentacje. Myślę, że coś się na pewno jakichś uda. Jakichś samczyków, czy tam samców, czy samiczek, no, samczyków i samiczek. Tak, tak. No to coś tam się nagra. No jak będziecie chcieli oczywiście. No i w tym filmie na tyle. Do następnego... Myślę, że jeszcze na wiosnę, myślę, że w marcu też się weźmie, pokażę jakieś mutki. Myślę, że pierwsze, te zimowe. No i... No i tyle, do następnego.